Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Neurofreaki. Patryk Sobotka i Maciek Duczyński. I dzisiaj skupimy się na Twoim temacie. To jest moim temat, prawie ulubionym. Prawie ulubionym temacie. Dlatego też, jak oglądacie to na YouTubie, ty jesteś bliżej w kadrze i zajmujesz więcej miejsca. Wow. Tak. I tematem będzie refluks. Czyli temat związany z trawą wisceralną, z problemami żołądka, problemami przełyku. Pogadamy sobie o tym, po pierwsze, skąd to się bierze, po drugie, dlaczego tak dużo ludzi na to choruje, bo to prawda. Dużo. Fakt. Dużo, tak. Dużo. Dlaczego na przykład leczenie farmakologiczne, które często polecane jest takie sobie. Okej. Okay. Zgadzasz się? Tak, ja się zgadzam. Okay, agree. I co my jako terapeuci możemy zrobić i dlaczego masz fajny efekt terapeutyczny, którymi się często chwali, że refluks. Nice. Tak. Chwilę, moment i po prostu załatwione. Zawsze boję się to mówić głośno, bo zazwyczaj jak się człowiek czymś tak głośno pochwali, to później przestaje iść, nie? No, to czy wiesz. Ale tak, dobra. Podejmę ryzyko. Nie jest to skomplikowany temat. Ryzyko. Nie jest to skomplikowany temat. I teraz tak, może zaczniemy sobie od tego, na przykład, czym się taki refluks objawia, bo na przykład niektórzy mogą na przykład nie wiedzieć. Pamiętam sytuację, kiedy moja pacjentka miała i sobie z tego nie zdawała sprawy, bo jakby nie znała definicji słowa refluks, wiesz, co to jest, no nie? Mhm. Czyli to jest warto, nie wiem, czy jako terapeuci pytać o takie rzeczy, ale wydaje mi się, że fajnie byłoby pytać o problemy trzewne pacjentów. Oczywiście jak zadam pytanie, czy ma pan problemy trzewne, no to ludzie jakby co to w ogóle znaczy? No i rozbić na czynniki pierwsze, jeśli chodzi w ogóle górne część układu pokarmowego, nazwijmy to tak, no to takimi objawami często są zgaga, jakieś palenie, pieczenie, uczucie cofania się może trochę takiej treści pokarmowej, więc które prawdopodobnie, poprawmy jeśli się mylę, pojawia się najczęściej w miarę świeżo po zjedzonym posiłku? Może być, zaraz po zjedzonym posiłku, jak jest pełen żołądek. No i są jakieś takie dodatkowe czynniki, nie? Typu jak jesteśmy na przykład zaraz po jedzeniu, jeszcze jesteśmy w zgięciu, czyli na przykład siedzimy albo zaczynamy się schylać. No to wtedy jest u osób faktycznie z chorobą refluksową to wrażenie zgagi, nie? Cofania się posiłku. W sumie tak. Tak jest. No tak jest. Ale nie zawsze. No czy wiadomo, że nie może też zawsze, być nie? Nie związane z jedzeniem, tylko po prostu na przykład jest. Na przykład, bo nie, w nocy ktoś odczuwa takie pieczenie albo jakieś właśnie takie cofania się. Tak, tak, tak. Dlatego, że tutaj, no właśnie, czym to się trochę różni i dlaczego też pacjenci nie zawsze wiedzą o tym, że mają refluks, nie? Dlatego, że on jest często używany jakby zamiennie ze zgagą, więc zgaga już częściej ludziom coś mówi, no bo się nam kojarzy faktycznie z przełykiem, z tym wrażeniem pieczenia. Wiesz co, na zgagę też są, ja nie pamiętam reklamy na refluks, aha, ale na zgagę oczywiście sporo jest leków reklamowanych i różnych suplementów i no tak. Bóg wie czego jeszcze, że tam czujesz po jedzeniu taką tu niestrawność, jak wymotuj cię piecze, no to wtedy po prostu masz tabletkę i już możesz dalej iść to samo co jadłeś. Tak, bo zgaga jest raczej objawem, a refluks jest po prostu jakby jednostką kliniczną, już jakby chorobą, nie? Czyli mówimy o GERD, czyli o chorobie refluksowej żołądka, przełyku. A jak mówimy o zgadze, no to mówimy po prostu o tym pieczeniu za mostkiem. I według ciebie jakby słuszne jest to, że to jest po prostu sklasyfikowane jako oddzielna jednostka chorobowa? Myślę, że tak, dlatego że refluks może przebiegać bez zgagi. Dlatego to może być trochę mylące i dlatego część ludzi o tym nie wie, że ma refluks. I może mieć zupełnie inne objawy. W ogóle najczęściej to, co... Tak mam wrażenie, że najczęściej też po rozmowach z pacjentami, często też to z literatury wynika, czy po rozmowie z naszym znajomym, wspólnym kardiologiem, okazuje się, że pacjenci z chorobą refluksową trafiają właśnie do kardiologa. Dlatego, że pojawiają się u nich zaburzenia pracy serca, więc oni czują, jakby mieli takie mocne hercklekoty, które najczęściej pojawiają się wtedy w nocy albo przy dłuższym leżeniu. No to już jest takie niepokojące, nie? Bo jak budzisz się w nocy i czujesz, że ci serce wali, no to pierwsze do głowy, co nam przychodzi, no to jakiś zawał. Albo po prostu cokolwiek innego, no ale jest to niepokojące, nie? Więc taki pacjent trafia sobie do lekarza, ma robione EKG, no i się okazuje, że w EKG jest wszystko ok. No i lekarz wtedy najczęściej wie o tym, że jest to objaw akurat refluksu.
Więc pacjenci najczęściej dostają po prostu inhibitory pompy protonowej, żeby obniżyć im poziom kwasu solnego, no i wtedy generalnie redukuje to ich objawy i pacjenci są zadowoleni, że się nic nie dzieje. Tak, jest super. Natomiast jest super. Znaczy, to jest fajne i niefajne, że po prostu jak coś się dzieje w objawie, w obszarze klatki piersiowej, to od razu przychodzi ci na myśl kardiolog, no nie? No ale przynajmniej wtedy mają wykluczone to, do kardiologa też powinni się wybrać od czasu do czasu na badania gdzieś tam takie powiedzmy profilaktyczne, więc temat jest załatwiony, jakby w serducho spokojne, mogę dalej spać, raczej na zawał nie umrę, przynajmniej nie dzisiaj. Przynajmniej nie tak szybko. Nie tak szybko, no. Tak, tak, tak. Znaczy myślę, że z perspektywy właśnie dbania o takie bezpieczeństwo, to jeśli mamy pacjentów z bólem w klatce piersiowej, jakimś takim bólem zamostkowym, no to dobrze by było faktycznie poprowadzić też wywiad w tą stronę i umieć po prostu pacjenta zbadać, czy to przypadkiem nie jest jakaś poważniejsza sprawa. Więc najczęściej jest potrzebne po prostu albo osłuchanie serca, albo zrobienie badania EKG. No więc jakby słusznie, że pacjent do kardiologa trafia. Dobra, jesteśmy przy inhibitorach pompy protonowej. Bardzo popularne leki. Bardzo, bardzo są często przepisywane i dużo pacjentów je faktycznie bierze. Tak, i możesz w skrócie na przykład powiedzieć, jakby czym są inhibitory pompy protonowej i co nam robią w naszym układzie pokarmowym, czy to jest spoko, czy nie. No właśnie, to zależy, dlatego że w niektórych chorobach, no jakby te inhibitory pompy protonowej są potrzebne przynajmniej przez jakiś czas. Nie? Więc one są faktycznie stosowane i w kardiologii, są stosowane w różnych schorzeniach żołądka, na przykład przy leczeniu Helicobacter pylori, no to wtedy jest to generalnie potrzebne na jakiś czas, żeby obniżyć ten poziom kwasu solnego w żołądku, no chociażby po to, żeby nam się lepiej trochę regenerowała błona śluzowa w obrębie żołądka i przełyku. No ale problem się zaczyna, kiedy pacjenci zaczynają te leki brać ciągle, przyjmają cały czas przedłużane recepty i potrafią je brać całymi latami. Chyba taka rekordzistka, o której myślę, jedna z moich pacjentek powiedziała, że bierze je od 13 lat. O kurde. Bardzo długo. Tak, no oczywiście jakby myślę, że dużo osób może wyobrazić sobie na przykład, co się dzieje w układzie pokarmowym, jeżeli mamy bardzo małą ilość kwasu żołądkowego, który jest związany choćby z trawieniem poszczególnych struktur białkowych na przykład. Tak, tak, tak. No on ma generalnie nawet trochę więcej funkcji, nie? Bo z jednej strony oczywiście on obrabia nam wstępnie pokarm, no ale też jest dosyć ważną częścią naszego układu immunologicznego, dlatego że on już po prostu niszczy dużą część patogenów, która trafia z pożywieniem, czy nawet w trakcie oddychania przez usta. Możemy trochę łykać gdzieś po prostu powietrza, czy no, nawet po prostu jemy, pijemy, no to wiemy, że jedzenie nie jest sterylne. Mogą w nim być różne bakterie, czy inne patogeny. No więc kwas solny, no większość z nich... To na naszych rękach przynajmniej. No, no tak, dokładnie, nie? Więc jest to jakaś dodatkowa bariera ochronna. No jeśli poziom tego kwasu solnego jest za niski, no to niestety możemy się za jakiś czas dorobić zupełnie innych problemów, więc dużo pacjentów, którzy mają chorobę refluksową, trafiają do mnie do gabinetu, no najczęściej już raczej z problemami jelitowymi. Tak, oczywiście też, żeby ludzie czasami wyłapią po prostu jakiś kawałek tylko z tej powiedzi, jakby też, żeby nie było, że te leki są złe, bo one mają swoje kontrolne działanie i na przestrzeni nie wiem, jako dodatek do całej terapii, do leczenia, przyjmowanie ich przez okres, nie wiem, tygodnia, dwóch, jest jak najbardziej, może być w porządku i być tak, potrzebne. Tak, 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 jak najbardziej. Tak, ale jeżeli to się przedłuża, no to tak jak sytuacja z antybiotykami, tak? One mogą być bardzo pomocne w wielu problemach bakteryjnych, zakażeń, no ale no, nikt nie bierze antybiotyków 13 lat, a przynajmniej ludzie wiedzą, że to nie jest dobre. Dobrze by było nie brać 13 znaczy, lat. Tak, znaczy podejrzewam, że są takie osoby, które mnie biorą z przerwami, no nie? No są takie kiepskie choroby, gdzie bierze się naprawdę długo antybiotyki właśnie, na przykład przy boreliozie. Tak. To czasami jest ponad rok leczenia. Tak, ale przynajmniej wtedy też jeszcze dorzucasz, wiesz, probiotyki i cały po prostu pakiet po prostu związany z tym. No na pewno leczy się w taki sposób, żeby później jakoś względnie uzyskać z powrotem tą
jakiś optymalny skład tej mikrobioty jelitowej, jakąkolwiek. No, no, podejrzewam, że po roku antybiotykoterapii to te jelita nie są dobrze zadomowione bakteriami, nie? Tak, ale da się z powrotem jakby do tego dojść na przestrzeni prawdopodobnie kilku najbliższych lat. Do jakiegoś tam zasiedlenia. Podejrzewam, że już nigdy nie będzie z powrotem taka, jaka była. Mhm. Tak, to akurat też nie jest moja opinia, tylko według faktycznie publikacji naukowych. Znaczy, tak wystarczy rok, żeby ona już nigdy nie była taka, jaka była? Nawet wystarczy znacznie mniej, okay, prawdopodobnie. Tak? To nawet jakby optymistyczne podejście do życia zawsze mam. Myślę, że wiesz, jak spokojnie jesteś w stanie to... Nie, nie. No po prostu mikrobiota jelitowa jest... jakby jej skład determinuje nam już... no jakby życie od samego początku, mhm, tak? Od samego porodu. Mhm. Już ten układ pokarmowy jest zasiedlany. No więc później jak wrzucamy antybiotyki, no to ten skład się zmienia. Nie? Więc on już praktycznie wyjściowo raczej nie wraca do stanu sprzed. Mhm. Dobra, czyli tak, jesteśmy w tej chorobie refluksowej żołądka, aha, tak? I inhibitory spoko, na początku być może potrzebne, a jak wygląda w ogóle jakby twoja praca, w sensie jakby co ty z tymi pacjentami robisz? Mhm. Czego do ciebie mówią, że masz refluks i co robisz oprócz tego, że jak wyprzedzę, że przyczyna może być wszędzie, nie mówimy takich rzeczy, jakiś taki, tak. Pewnego rodzaju schemat postępowania, fajnie byłoby zdradzić, bo oczywiście podejrzewam, że są rzeczy, które się powtarzają. Mhm. Tak, akurat one się tutaj dosyć często nawet powtarzają. Więc no, takiego pacjenta warto byłoby obejrzeć pod paroma różnymi kątami, bo w ogóle jak pracuję pod kątem, nazwijmy to, zdrowych narządów wewnętrznych, no to warto byłoby zobaczyć, jak w ogóle wygląda to opakowanie, mhm, więc i krzywizny kręgosłupa, to jak w ogóle wszystkie narządy są zawieszone w przestrzeni, czy też ich jakby ślizg i to, jak one są ustawione, jakby jedne względem drugich i względem klatki piersiowej miednicy, no to jest jakby jeden temat. No więc na pewno to też jest ciekawe, udało mi się znaleźć takie badania, że inaczej się wydziela kwas solny, inaczej zachodzi trawienie w momencie, kiedy mamy otwartą albo zamkniętą klatkę piersiową. Mhm. Czyli nasza postawa ciała po części też determinuje to, jak ten żołądek, mhm, działa. Czy są jakieś też inne schorzenia, czy były jakieś operacje w obrębie właśnie, czy to przełyku, czy jamy ustnej, klatki piersiowej, no to też już to może sprawiać, że to jest jakiś element, którym warto byłoby się zająć przed, powiedzmy, leczeniem gdzieś tam obszaru żołądka i jakby całego tego pozostałego pakietu narządowego. Warto byłoby się dowiedzieć też, już jakby na etapie wywiadu, jak długo to trwa. Niestety, jeśli refluks jest bardzo długo nieleczony, a od dawna występuje, no to też dobrze, żeby taki pacjent był na wizycie u gastrologa wcześniej, dlatego że jest ryzyko, że im ma zakażenie Helicobacter pylori na przykład, który też wywołuje refluks, przynajmniej te objawy z gagi, a niestety manualnie się tego nie da pozbyć, więc ja też czasami u pacjentów wykonuję taki test ureazowy, jeśli on wychodzi dodatni, no to kieruję pacjenta do gastrologa. Mhm. Więc na pewno to. Pytam też o nawyki takie dietetyczne. Zazwyczaj jest potrzebna współpraca z dietetykiem, więc to sobie też ogarniamy wspólnie tutaj pracę z pacjentami. No i jeśli tutaj jakby w tym wywiadzie takim klinicznym jest wszystko ok, jakby nie widzę przeciwwskazań do pracy, no to właśnie staram się na początku sprawdzić, jak to wygląda, jakby sam ślizg żołądka przełyku względem klatki piersiowej, mhm, pozostałych struktur. A bardzo często to już jest problematyczne, więc nawet takie proste techniki z terapii wisceralnej, które
najczęściej się określa mianem tego, że właśnie ślizgamy żołądek i przełyk względem struktur, czy to przy przeponie, czy na ich zawieszeniu takim więzadłowym. To jest pewnego rodzaju model myślenia, bo trudno powiedzieć, czy naprawdę tak to wygląda. Ale chodzi ogólnie o jakieś tam poprawę środowiska w obszarze przepony, klatki piersiowej, dolnego i górnego otworu klatki piersiowej. Tak, żeby to wszystko zaczęło tam trochę fajnie, po to, żeby było miękko i przyjemnie. Tak. Na pewno tak. No i na pewno tutaj sporą rolę musi grać faktycznie drażnienie układu autonomicznego. Mhm. Tak? Wiadomo, że przełyk i żołądek są bardzo mocno oplecione nerwem błędnym, więc w trakcie takich technik właśnie ślizgowych często pacjenci czują na przykład drętwienie, mrowienie na przebiegu samego nerwu. Dosyć często mówią, że szyja zaczyna gdzieś tam dolegać i faktycznie uwolnienie napięć okolicy przejścia szyjno-potylicznego i niżej do klatki piersiowej też zazwyczaj się fajnie przekłada na redukcję tych objawów. Może tak być prawdopodobnie dlatego, że jak się najczęściej myśli o refluksie i nawet się gdzieś tam o nim czyta, jakie są najczęstsze, powiedzmy, gdzieś tam powody, no to oczywiście mówimy o tym nadmiarze kwasu solnego. Trudno powiedzieć, czy to jest naprawdę tak często, jak się o tym myśli, ale na pewno niedomykalność tej zastawki przepony może powodować to, że się kwas solny wydostaje do przełyku, razem z treścią pokarmową zaczyna go po prostu drażnić, tam powstaje stan zapalny. Może czasami same opary kwasu solnego mogą się wydostawać do tych górnych dróg oddechowych i właściwie stamtąd dostawać się do płuc, bo tutaj faktycznie w badaniach takich laboratoryjnych okazało się, że u pacjentów z refluksem pepsyna jest znajdywana nawet po prostu w pęcherzykach płucnych, tak? Także można dosłownie oddychać tym swoim kwasem solnym. No więc tacy pacjenci mogą odczuwać z kolei, że bolą ich płuca. Mhm. Więc nie jest to oczywiście jakby ból płuc samych w sobie, bo one też nie są unerwione, ale oskrzeli jak najbardziej. Nie? Zwłaszcza jeśli pacjenci się budzą w nocy albo nad ranem, czują taki ból klatki piersiowej, taki rozlany, jakby to były płuca. Często też mają kaszel, mogą mieć chrypkę. No to będzie to też świadczyło o tym, że tam ten refluks u nich może występować, nie? Więc leczenie może być jakby na tle jakby tylko struktury, gdzieś tam przywrócenia prawidłowego napięcia przepony, pracy nad oddechem, gdzieś tam struktury jamy brzusznej, klatki piersiowej, ale też pracy nad tym układem autonomicznym, czyli też praca z nerwem błędnym i z tą częścią współczulną, generalnie tak samo, czyli gdzieś praca wzdłuż kręgosłupa piersiowego, szyjnego jest tutaj taka bardzo sensowna. No i różne działania, które mają na celu podniesienie odporności pacjenta, dlatego że to też zaobserwowano, że jeśli układ odpornościowy nie działa w sposób prawidłowy, no to ten refluks też się wtedy nasila. Tak, one są, no, układ autonomiczny i układ odpornościowy, immunologiczny jest po prostu ze sobą bardzo ściśle związany. Mm-hmm. No tak, no jakby to otwiera też dużo więcej możliwości terapeutycznych, ale też takich prozdrowotnych, co ten pacjent może robić, bo jak oczywiście rzucimy hasło, co pod kątem odporności, to zaraz się ludziom od razu odpala, o tutaj adaptacja na zimno, tak, albo o tutaj trening oddechowy, albo jedzenie takich, a innych rzeczy, a wyrzucenie coś innego. Jakby jest okres jesieni, więc każdy tam z tyłu głowy ma, co ja mogłem w tym roku zrobić, żeby ta odporność była lepsza, żeby nie zachorować tak jak na tym roku przykładowo. Ale mnie też interesuje jakby taki temat, który powiedziałeś, który znowu jakby może być pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko, bo powiedziałeś, że na przykład zauważono, że osoby, które mają kiepską postawę ciała, częściej występuje u nich refluks. A my na przykład wiemy też, że poszczególne narządy trzewne związane są z poszczególnymi strukturami mięśniowymi, więc na przykład jeżeli masz problemy na przykład z żołądkiem, no to na przykład gdzie będzie przód szyi, na przykład może ogólnie mięśnie szyi mogą być wyhamowane, zaburzone. I pytanie jakby, wiesz, jakby co najpierw? Co, no nie? Co jest pierwsze? Czy już ten żołądek był wcześniej dysfunkcyjny i w konsekwencji zaburzył on pracę jakichś struktur mięśniopowięziowych? Czy może te przyczyny mięśniopowięziowe były pierwsze i to zaburzyło? Tak, znaczy jest to powiązane. Jakby pytanie jakby, oczywiście to nie determinuje też jakby od czego zacząć pracę, bo można zacząć od wszystkiego, tak? Czyli można skoncentrować się na ruchowo-manualnej pracy z postawą, a jednocześnie wdrożenie jakiegoś żywienia, jeżeli ono było niedostatecznie dobre na przykład, żeby ten chorobę zmniejszyć, ale to jest ciekawe jakby
od czego się zaczyna, no nie? Czy, mhm. czy postawa, czy w początku to, że ten żołądek nie działa i to rzutuje na postawę? Okej, okay. Myślę, że to jest dosyć indywidualne i u różnych ludzi może różnie przebiegać i nie widzę jakiejś takiej jednej stałej tendencji, żeby to była reguła. I akurat jeśli chodzi o refluks, o żołądek, to nie mamy jakichś takich twardych danych na 100%, co jest pierwsze, więc wydaje mi się, że może tak być. Ja bym to trochę porównał do takiej analogii z innymi schorzeniami w obrębie powiedzmy podobnym, nie? Do klatki piersiowej, że jak mamy na przykład pacjentów z zaburzeniami oddychania, nie? Mhm. No to te zaburzenia oddychania mogą być spowodowane naszą postawą ciała, no bo po prostu każdy z nas, jeśli sobie wysunie barki i głowę do protrakcji i się lekko zgarbi i spróbuje wziąć maksymalny wdech, no to od razu zauważy, że ten oddech jest bardzo mocno ograniczony, tak? Więc tutaj jakby struktura będzie determinowała to, że nam nasz układ oddechowy nie działa w pełni, no ale z drugiej strony, jeśli mamy problemy z płucami, na przykład mamy POHP, no to będziemy często wymuszać na naszej postawie ciała takie pozycje, żeby ustabilizować barki i jakby całą tą górną obręcz barkową, górny otwór klatki piersiowej, po to, żeby poprawić sobie mięśniowo możliwości oddychania, co również zmieni naszą postawę ciała. Właśnie na taką pochyloną, bardziej do przodu, z odciążeniem mięśni brzucha. Tak, znaczy druga opcja dla mnie spoko zrozumiała i próbujemy pomóc sobie na przykład poprzez postawę, na przykład lepiej oddychać. Pierwsza taka od razu gdzieś w głowie mam pytanie, jakby dlaczego postawa miała być zła sama w sobie, no nie? Czyli jakby ona też na przykład z moich obserwacji często jest jakby wtórna do różnych innych problemów, no bo docelowo nasze ciało dąży do jakiejś tam równowagi względnej i oczywiście, jeżeli tam wiadomo, nie kładziemy całkowitej lachy na swoim ciele i po prostu nie siedzimy przez 8 godzin, a przez kolejne leżymy na kanapie, przez kolejne leżymy w łóżku, no to ta postawa, jak będziemy jakkolwiek mieli optymalną ilość tego choćby spontanicznego ruchu, to ta postawa będzie ok, w sytuacji, kiedy na przykład nie masz innych dodatkowych problemów, które wpływają na tą postawę, tak? Że no choćby, nie wiem, ten żołądek, tak, o którym mówiliśmy i jakieś powiązania z mięśni szyi, czy na przykład jakieś problemy jelitowe i ich powiązania z cylindrem brzusznym całym. Czy jakieś problemy uroginekologiczne, ich powiązania z dnem miednicy, biodrami, pośladami i tak dalej. Że to determinuje, że te mięśnie w jakiś sposób nie działają optymalnie, co rzutuje na całą postawę. Okej. Okay. No tak. To jest takie moje myślenie trochę, że jednak tak, ta postawa, tak. Bo ona często pojawia się, na przykład jak pamiętam, jak prowadzę właśnie pierwszy moduł kursu NIT i tam często jakby jakie czynniki mogą być strukturalnym stresem dla pacjentów. No i dużo osób na przykład mówi, jak postawa. No jakby z jednej strony tak, bo postawa determinuje powstawanie tych tematów, ale z drugiej strony sama postawa jest wtórna. Tak, z obserwacji, no nie? Że ona po prostu jest kiepska, bo nie działa ci jakieś struktury mięśniowe i jakby zaczęły ci działać, no to ten balans by od razu był widoczny, by to wpłynęło na poprawę postawy. Myślę, że zazwyczaj faktycznie jest wtórna, ale no, mam jakby też z tyłu głowy takie rzeczy, no nazwijmy trochę twardsze, tak? Jakby ktoś miał klatkę lejkowatą, no tak. To jakby już na to nie mamy za bardzo pomysłu. Czy coś było wcześniej, co to wymusiło, nie? To po prostu mamy wrodzone. Może mieć skoliozę dużą. Pytanie, skąd ta skolioza, nie? Tak, bo duża część skolioz jest mocno idiopatycznych, więc idą za tym. Nie część. tak, bezpiecznie powiedziałem część, ale, tak. Dużo, ale powiedzmy, że bardzo dużo jest idiopatycznych i trudno będzie nam jednoznacznie powiedzieć, czemu akurat tutaj mamy taką skoliozę. Są bardzo różne teorie dotyczące tego, na przykład jak embriologicznie się rozwija człowiek, że czasami może być tak, że nam się układ naczyniowy na przykład rozrasta zbyt wolno w stosunku do układu kostnego. Stąd on musi zacząć gdzieś tam kluczyć, tak? Albo że układ pokarmowy nam się rozwija w innym tempie niż układ kostny. No więc można byłoby na przykład pójść za tą teorią. No ale może mieć, no tak jak mówiłeś, tą postawę ciała zmienioną też z zupełnie innych podwodów. Na przykład mamy korelację z układem stomatognatycznym, więc jak będziemy mieli duże zaburzenia w obrębie no w ogóle zębów, no to będzie rzutowało na naszą postawę ciała. Tak? Jak będziemy mieli różne swoje nawyki, nawet to się okazuje, że takie kulturowe też mają wpływ na to, jaką mamy tą postawę ciała,
jakie mamy samopoczucie takie psychiczne, no to też to wpływa na naszą postawę ciała. Tak, tak. No, co jednocześnie koreluje też z problemami narządów wewnętrznych. I też nasila objawy psychiczne na przykład, bo się okazuje, że sama taka postawa powoduje na przykład zaburzenia wydzielania poszczególnych tam, powiedzmy, nie wiem, neuroprzekaźników i tak dalej. Tak, albo neuroprzekaźników, albo też wpływa na po prostu samą mikrobiotę jelitową, która przez swoją oś z mózgiem może wpływać na naszą decyzyjność i w ogóle samopoczucie. Więc to jest wszystko bardzo ściśle ze sobą powiązane. Tak, ja zawsze powiem, że bardziej powiązane, niż byśmy chcieli. Natomiast w ogóle jak ty się zapatrujesz słowem idiopatyczne? Jakby to, jak uwielbiam. Mówisz się? Uwielbiam to słowo, dlatego że ono absolutnie jakby nic nie oznacza. I. A w tym sensie? Tak, dlatego że nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo. Nie byłem fanem serialu Dr. House, ale oglądałem kilka odcinków, w sensie oglądałem i on używał jakby, jak dobrze pamiętam, mogę przekręcić to, dawno temu to było idiotopatyczne, w sensie, że jakby jesteśmy po prostu na takim poziomie rozwoju, że jesteśmy idiotami, nie wiemy jaka jest przyczyna tego. Okej, okay. Ja osobiście niespecjalnie oglądałem Dr. House'a, próbowałem kilka odcinków, a mnie to strasznie irytowało. Ja w ogóle nigdy nie lubiłem medycznych seriali, więc niekoniecznie. Ale tak, tutaj bym się zgodził. Z częścią, no niestety jest tak, że po prostu nie znamy mechanizmów, które prowadzą do części chorób, a niektóre prawdopodobnie są diagnozowane w sposób, określa się idiopatyczne z braku takiej klasyfikacji, albo po prostu z braku wiedzy klinicysty, który taką diagnozę stawia. I wszystkie możliwości są jak najbardziej możliwe. No, więc jakbyśmy na przykład chcieli to podsumować, to oczywiście nie wiadomo, co zrobić, bo temat, znaczy myślę, że fajnie byłoby, bo znowu, jakby propozycje terapeutyczne, które zaproponowałeś tutaj pod kątem funkcji oddechowa, poprawy postawa, praca napięciowa na klatce piersiowej, szyi, jamie brzusznej, ocena pracy innych narządów gdzieś tam, czyli diagnostyka jakaś w obszarze jamy brzusznej, i praca z tym, co tam wyjdzie, że jest zaburzone, to są bardziej, czy tam praca pod kątem układu autoimmunologicznego, tak? Pod kątem jakby, no to jakby to dalej to samo, no nie? Jakby oddech, praca z klatą, praca z głową, dużo rzeczy można było tutaj wymieniać, ale to według mnie na przykład nie do końca jest stricte leczenie jakby, tylko znowu stworzenie jakiegoś optymalnego środowiska, żeby ciało spróbowało wrócić do tej homeostazy. Dokładnie tak. Ja cały czas wyznaję tą zasadę, że pomagając pacjentom wrócić do zdrowia, no to nie stawiamy się w roli takiego mechanika i nawet staram się pacjentów edukować pod tym kątem, że to nie jest moja zasługa, że to nie ja tutaj kogoś leczę, nie jestem od wymiany części i po prostu przestawiania narządów wewnętrznych, bo tak czasami śmiesznie się pacjenci o to pytają, czy ja im tam przesuwam narządy. Więc mówię, że absolutnie nie, że staram się tylko właśnie zadbać o to, że jeśli mamy jakieś w ciele przeszkadzajki do tego, żebyśmy mogli dążyć do tej samonaprawy, no to ja po prostu staram się je usunąć albo podpowiedzieć, co zrobić, żeby można je było usuwać, żeby stworzyć sobie lepsze środowisko do zdrowienia i tak naprawdę reszta jest po stronie pacjenta. A poskaczymy trochę po temacie jeszcze. W ogóle by ktoś robił timeline, o czym kiedy mówimy, to tego timeline nie da się zrobić. Na szczęście ten odcinek nie jest specjalnie długi. Można wsłuchać cały. To żywienie, no bo padło kwestia żywienia, że to jest ważne, trzeba pracować z dietykiem, super, ale na przykład są takie rzeczy, które się nagminnie powtarzają u takich osób. Oprócz takich standardowych rzeczy, że ktoś na przykład je wysoko przetworzone jedzenie, które co by się nie działo z jego zdrowiem, fajnie byłoby tego nie robić. Czy choruje, czy nie? Tak, akurat przy refluksie jest kilka takich czynników, które zazwyczaj, jeśli mamy alergię, to alergie pokarmowe mogą ten refluks powodować i go mocno nasilać. I to są chyba w miarę wiedzą, że fajnie byłoby nie jeść tych rzeczy, które szkodzą i mają alergię. Masz zmiany alergiczne, jak masz reakcję alergiczną, to najczęściej jest dość intensywna, nie? No, jeśli ona jest intensywna, to faktycznie widzą, ale one nie zawsze są intensywne, dlatego że też ten nasz układ odpornościowy bardzo różnie reaguje. On czasami reaguje nawet z opóźnieniem. Więc tak jak sobie kojarzymy, że mamy na coś silną alergię i na przykład zjemy coś i od razu czujemy, że nas pieką usta, piecze nas język, trochę puchniemy, zaczynają nam łzawić oczy, boli żołądek, no to wtedy jest takie zero-jedynkowe, nie? No ale czasami ta reakcja alergiczna może być opóźniona albo ona może występować tylko krzyżowo z jakimiś innymi produktami i wtedy to jest dużo trudniejsze do określenia.
Może być też tak, że jest na tyle nieduża, że jak zjemy drobne ilości jakichś produktów, to tak naprawdę jakby wydaje się, że nic się nie stało. Nie? A długoterminowo jeszcze się czujemy kiepsko. Więc z takich najczęstszych alergenów w przypadku akurat refluksu, no to są cytrusy. Więc tutaj warto byłoby pod tym kątem sobie to przemyśleć. Osoby z refluksem też powinny... Ostre rzeczy? Tak, powinny właśnie unikać ostrych rzeczy, dlatego że nam po prostu musimy sobie wyobrazić, że w żołądku mamy stan zapalny. Alkohol, papierosy. Denaturat. No, denaturat też. Każdy alkohol. Okay. Trzeba wykluczyć. Niestety też czynnikiem drażniącym bardzo często jest kakao i wszystkie jego przetwory, więc niestety takie czekolada. Takie rytualne sprawdzone z Peru? No niestety takie najbardziej. Najbardziej. Chodzi po prostu o samo kakao. Tam jest więcej cukru, mniej kakao, więc może być najmniej drażniące. To jest taka złośliwość akurat w tym wszystkim. No więc tak, właśnie tak. Większość rzeczy, nazwijmy to tak ogólnie, to takie, no nie wiem, czy tak można powiedzieć, coś używa tego określenia, a zakwaszające produkty. Ja bym powiedział, że prozapalne. Po prostu. Kakao akurat nie jest prozapalne, wręcz przeciwnie. Jest tłuszczyk dobry, zdrowy nawet. Tak, jakby kakao samo w sobie jest bardzo zdrowe i jest sztosem. Niestety działa relaksująco na tą zastawkę przełyku. Mhm. Co ono może po prostu nasilać. Nasilać refluks. No właśnie, z tą zastawką jest ciekawe, na przykład, bo ktoś na przykład może stwierdzić, że o, mam na przykład refluks, bo mam niewydolną zastawkę, która tam łączy tam nam żołądek i przełyk. No i teoretycznie jest tak, że ta zastawka niewydolna, z nią nic nie jestem w stanie zrobić. Może tak być. Ale jednocześnie może być tak, że po takim i tak po pracy z środowiskiem plus eliminacją produktów, które na przykład są obciążające, może nie być żadnych objawów. Może. No znowu to jest trochę zależne od sytuacji. No bo jesteśmy w stanie manualnie zrobić coś z zastawką? Bezpośrednio nie, no bo tam po prostu nie dojedziemy palcami nawet nie, do takiego miejsca. Nie, ale tak. Ja po prostu chciałem... Tak. Nie domyka się, robisz różne rzeczy, manualne, klata, brzuch, i się domyka. Może tak być, dlatego że no po prostu może to wynikać, jej niedomykalność, z samego napięcia żołądka i przełyku. Może wynikać po prostu z repozycji przepony, więc jeśli mamy na przykład bardzo duże ciśnienie w obrębie jamy brzusznej i zmniejszone ciśnienie w klatce piersiowej, no to ta przepona będzie ustawiona bardzo wysoko. No więc za czym idzie, ten zwieracz będzie po prostu cały czas dysfunkcyjny. Może to działać w drugą stronę, może mieć patologicznie cały czas obniżoną przeponę. No więc znowu będzie to niezbyt optymalne dla działania akurat tej zastawki. Więc myślę, że od tych czynników tutaj warto byłoby sobie wyjść, więc nawet sprawdzić po prostu, czy ten nasz oddech jest prawidłowy i z nim popracować. Sprawdzić, co może wpływać na to, że to ciśnienie w jamie brzusznej na przykład będzie wysokie. No i zazwyczaj to jest po prostu gromadzenie się nadmiernej ilości gazów, może być otłuszczenie narządów. Otyłość. Otyłość, mamy zatwiony temat, po prostu never ending story. Jeśli chodzi o otyłość, no to niestety tych mechanizmów, czemu to nam szkodzi, jest dużo. No bo raz, że to jest duże ciśnienie w jamie brzusznej, więc będzie to wpływało na to, że nam się rozrasta zazwyczaj wątroba, że też ten żołądek jest bardzo duży, więc chętnie go wypełniamy sobie treścią pokarmową, no i wtedy nam się po prostu zaczyna ulewać. Ale druga sprawa jest taka, że jak jesteśmy otyli, no to mamy więcej stanu zapalnego w organizmie. No niestety tkanka tłuszczowa jest prozapalna. Teraz smutek, bo strasznie dużo osób jest otyłych albo idzie po prostu w tym kierunku. Smutno. No trzeba pamiętać o tym, że po prostu otyłość jest klasyfikowana jako choroba. Tak. Trzeba o tym mówić po prostu. To nie trzeba tak. Trzeba o tym mówić. No bo to jakby jak już... Bo jeżeli to jest na przykład defekt kosmetyczny, bo wcześniej to było myślane w kategoriach defektu kosmetycznego, no nie? Jakby jakiś taki... No tak. No to wiesz jakby, ale mi nie przeszkadza, jakby czuję się sobą dobrze, jest fajnie, no to jest w ogóle super. Ale po prostu warto tym wiedzieć, że to jest bardzo duża przyczyna
sama w sobie już choroba, która jest przyczyną dużych problemów, na przykład tak jak teraz, będzie znowu choroba refluksowa żołądka, a potem inne problemy. No i cukrzyca, w ogóle choroby metaboliczne. Niestety znacznie krótsze życie i większe ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, no także ogromne obciążenie. Tak. No i później idąc na przykład dalej, nasza bardziej działka, tak, to wpływa znowu tak przesunięcie środka ciężkości i znowu inne problemy bólowe, kręgosłupiowe, kolana, tak, biodra, stopy i dużo, dużo rzeczy. Tak, tak, no, tak, dokładnie. No także no, psuje się nam niestety wszystko od otyłości. Tak, a szkoda, bo można z nią zrobić dużo. Trzeba troszeczkę dyscypliny wprowadzić. I mądrego niestety, podejścia. Niestety sporo dyscypliny. Tak. Jak chcemy zrobić to skutecznie. Skutecznie, raz, a dobrze na zawsze. To można, wiesz, mieć dyscyplinę. Wiesz, kilka miesięcy już jesteś szczupakiem, a później za kilka znowu jesteś nieszczupakiem. I no tak, tak, tak. Tylko niestety to też jest tak, że z każdą kolejną próbą jest nieudaną trudniej. Jest trudniej, a trochę inaczej się zaczyna zachowywać nasza gospodarka hormonalna i w ogóle nasz metabolizm, jeśli robimy sobie takie niefajne psikusy typu szybko schudniemy 5 kilo, odbijemy 7 i tak w kółko, no to jest coraz trudniej. Tak, ale też jesteś starszy, trochę zniechęcony już, bo przecież ileż można, więc znowu dużo rzeczy. Okej, myślę, że jest spoko, myślę, że jest fajnie, dużo ciekawych rzeczy, choćby nawet jeżeli wybrzmi stąd, że da się zrobić dużo w temacie choroby refluksowej, to myślę, że to już jest warte nagrania tego podcastu, bo ktoś się wybierze do specjalistów, fizjoterapeutów, neuroterapeutów, osteopatów i zacznie z tym pracować i to jest fajne. I jednocześnie wybrzmiało to, że nie warto koncentrować się tylko i wyłącznie na danej chorobie. Oczywiście są pewnego rodzaju korelacje i rzeczy, które powtarzają się, ale ogólnie chodzi o wprowadzenie jakiegoś bardziej stanu homeostazy w naszym ciele, gdyż ono ma naprawdę, słuchajcie, wiem, że po sobie możecie tego nie widzieć, ale ma duże możliwości regeneracyjne, bardzo, tylko są różnego rodzaju mechanizmy, które przeszkadzają w tej regeneracji, autoregulacji i fajnie byłoby trafić do kogoś, kto potrafi te rzeczy wyłapać i po kolei rozpracowywać. No. Tak, a jak chcecie oczywiście na przykład więcej w tym temacie, to i na przykład jesteście fizjoterapeutami, specjalistami, no to my takie tematy poruszamy choćby na kursie neuropsychoterapii, ale też na kursie na przykład autonomicznego układu nerwowego. Ale nawet na kursie masażu tkanek mokich takie rzeczy się już pojawiają. No trochę tak, dlatego że tak, pracujemy sobie tam i z brzuchem, pracujemy sobie z przeponą, z klatką piersiową. Tak. Także generalnie, jeśli więc chodzi o tą techniczną... Więc jest szansa naprawdę na poprawę w funkcjonowaniu pacjentów, którzy taką chorobę mają. Tak. I są na przykład po kursie masażu mokich. Wydawało mi się, że mega prosty kurs dla każdego, a tu takie bonusy. No jest prosty, przyjemny i nadal skuteczny. Tak, więc w zależności od swojego stopnia zaawansowania możecie wybrać metodę, która będzie dla was dobra i możemy zobaczyć się fizycznie na szkoleniach stacjonarnych i tym pozytywnym akcentem, że można coś z tym zrobić, można się go nauczyć. Kończymy odcinek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Ciao.